Cześć, czołem, kluski z rosołem. 18 luty 2024 roku. Piękna niedziela. Pojechałem tradycyjnie, żeby troszeczkę uniknąć tłumów tutaj przy Łazienkach, gdzie mieszkam. W zasadzie tu już są miliony ludzi. Z tego miliona ludzi 800 tysięcy w Łazienkach jest Ukraińców. Tradycyjnie tych naszych trzeba pomagać. Oni walczą za nas, to jest nasza wojna. Wysyłajmy broni, hajmarsy, rakiety, pieniądze najważniejsze wysyłajmy, bo pieniądze są najważniejsze dla nich. Usłyszałem w Polsacie 50-80% jest defraudowanych. Fajnie, że podpisali teraz, fajnie, że już, że tak powiem, no zmusili Orbana do tego, żeby też się zgodził. Fajnie, że nie będzie weta. Paście ich, a oni będą nas karmić syfiastym żarciem. Zatrutym w różny sposób przez pestycydy i tak dalej. No oni się w nas w ten sposób odwdzięczą, a jak powiesz tylko jakieś tam ale, tak jak ja kiedyś powiedziałem w TVP Info na antenie, to cię zgłoszą, będą zgłaszać do prokuratury i w różnych innych miejscach jako naruszenie racji stanu. To też jest jaka informacja dla tych wszystkich, którzy mówią, że jak byłeś w TVP Info, to ci płacili, to nie mówiłeś nic złego o Ukraińcach. Proszę mi wskazać drugą osobę wśród dziennikarzy, komentatorów, redaktorów TVP Info, którzy mają na koncie tego typu sytuacje. Taka jeszcze sytuacja, która przychodzi mi do głowy. Wszyscy przywieszali te żółto-niebieskie wstążeczki na antenie. Przed wejściem na antenę, no tam przychodził jakiś tam kierownik planu, czy tam ktoś kazał każdemu to zakładać, dawał. Znajdźcie mnie raz z tą rzeczką. Właśnie wtedy przypiąłem sobie biało-czerwoną i wtedy już generalnie najczęściej byłem z biało-czerwoną, czyli naszymi barwami narodowymi. Przyszedł wtedy mój kierownik, tam jeden jakiś tam bo tych kierowników telewizja, wiadomo, struktury, tam trzeba wszystkich wykarmić ze wszystkich partii, służb i różnych innych kanali. Przyszedł kierownik, mówi, będziesz miał przejebane. No i miałem przejebane, mówiąc krótko. Później ręcami takiej kanali małej, parszywej, jak Pereira, który na kanale Zero u Stanowskiego, który bardzo bym prosił, żeby wreszcie raz może wytłumaczył, bo on tak wszystkich wyjaśnia, żeby wyjaśnił, kim była mama, z kim współpracowała, w jakich latach, jakby tak mógł, tak króciutko chociaż, już nie chodzi o to, co on robi z ludźmi, tak jak się zapiął na Janoszek, jak chory psychicznie, jakaś patologia, on chyba nie lubi kobiet też do końca, to niech tak wyjaśni z mamą, a ja wam wtedy jakby powiem, że będzie, zrozumiecie wtedy, skąd gnój gówniarz taki butny był od samego początku swojego, skąd te wszystkie zakłady bet internetowe zakłady, no wszelakie różne zakłady, on był twarzą tu, tamto, śmamto. Uwierzcie, no tak to jest, tego typu sytuacjami zawsze zajmują się jakieś służby albo ludzie wokół dla służb i tak dalej. Tego typu rynek zawsze to tak jest kontrolowane na całym świecie, nie ma inaczej. Ale nie o tym mowa. Walentynkowe nagranie zrobiłem bardzo piękne, no i oczywiście tak, węglarczyk, taki tłuściutki, taki tłuściutki mężczyzna na Twitterze zaczął mnie pisać, ten, który był tam jakiś Onet, tam nie wiem, czy on jest dzisiaj Onet i tak dalej. Ludzie, wy się, mówiąc krótko, kurwa zdecydujcie, czy bycie homoseksualistą to jest jakiś pederastą, to jest jakiś wstyd, to jest jakaś hańba, to jest jakaś kara. Czy to jest fajne, czy to jest normalne? No jeden jest blondyn, jeden jest brunet, jeden ma tak, trzeci ma tak. Ktoś jest homoseksualistą, ktoś nie. No bo tradycyjnie wiecie, jaki ja mam już stosunek do... Powtarzam jeszcze raz. Oczywiście tego nikt nie napisze. Idą dwie dziewczynki, plac trzech krzyży, może to są lesbijki. Tutaj tego dużo wokół. Wszystko mi jest jedno. Jak idą szczęśliwe, niech sobie kupią róże. Tu sobie niech się w Coffee Heaven napiją kawy, niech się całują, niech se robią co chcą, co mnie to obchodzi. Ideologia. Nie będę nigdy miał zgody na żadne ideologie. Takie, śmakie, parszywe, nieparszywe i tak dalej. To jest Polska, wartości chrześcijańskie, chrzest Polski,
chrzest Polski to był początek państwa polskiego, tak się uznaje. To mówię do pani minister edukacji, która chce tam powycinać pewne lektury, żeby robić ludziom galaretę z mózgu, a robienie galarety w mózgu powoduje, o, pan policjant i pani policjant, dzień dobry, smacznego, pani policjant, nie no, śmieję się, ale pani policjantka, jak patrzyła na mnie, życzyliśmy smacznego, ale nic. W każdym razie Węglarczyk na Twitterze, wyszczurzony na pewnie Ozempiku, Bart Staszewski, działacz LGBT, który donosił na Polskę, po prostu no, paskudna kanalia, obrzydliwa, podstępna, knująca, no ale to jest taka ich cecha dość wspólna. Popatrzcie sobie w ogóle, czy homoseksualiści, bo ja przejawiają dużo takich cech, jakby tak w środowisku. Miałem kiedyś taką koleżankę, no lewaczka jak, nie powiem co, mieszkanie wynajmowała. Jak jej tam zawsze mówiłem, to na wieliarek, ty tak tych ludzi nie lubisz, to fajnie. Wynajęła kiedyś dwóm gejom. Piątek, godzina 20, sobota 19. Pani ma przyjechać, bo się okno nie domyka. Pani ma przyjechać, bo coś tam się rozlało w łazience. I nie będziemy tego sprzątać, bo to nie jest nasza sprawa. I tak dalej. Co tu się dzieje? Nie przyjadę tu nigdy. Jezus Maria, co oni robią? O matko, więcej niech doje. Jeszcze wybudujcie ze 4 miasteczka wilanów. Jedź. Pojedź ty sobie, jedź. Niech wybudują jeszcze 4 miasteczka wilanów, Tarchominów i tak dalej. Niech naciągną tego wieśniactwa i tak to będzie już wszędzie wyglądać. Taka prawda. Ja wiem, obrzydliwy jesteś i tak dalej. Całe życie mi mówili, od dziecka każdemu mówią, mów prawdę, bądź szczery. Mówisz prawdę, jesteś wrogiem. Bo jesteś wyrzutem, bo obnażasz. Artykuły wszędzie teraz. Już zaczynają, już pani prawnik jakaś tam się odzywa, czy tam pani jakaś psycholog. Z psychologami wiecie, jak to jest. No jakby, ja zaraz wam też powiem. Pani, Bart Staszewski, wyszczurzony Węglarczyk. Jaki jest temat? Jakimowicz wyautował dwóch dziennikarzy. Co to jest wyautował? Co to jest? Co to? Powiem wam jedną rzecz. A jak kanalia, parszywy Piotr Krysiak, niszcząc mnie i moją rodzinę, gdzie jestem niewinny, pisał, że jestem gwałcicielem i po prostu całą... spowodował jedną z największych tragedii w moim życiu. To on mnie wyautował jako gwałciciela, czy nie? To jakoś jest to oburzające, czy nie? No bo to taki wyautował mnie chyba jako gwałciciela, którym nie jestem. Ta kanalia nigdy nie odebrała jednego wezwania. Pisał do niego sąd jeden, sprawa karna, sprawa cywilna. Nie odebrał ani jednego wezwania. Nie odbierał na żadne telefony. Kancelarii, swojej agencji, menadżera, który go reprezentuje, nie odebrał nic. Podstępem raz, załatwiając do niego numer, dodzwoniliśmy się przez policję. Co potraktowane jako doręczone wezwanie. Nigdy nie stawił się na sprawie. Sąd? No oczywiście, tak naprawdę nie wszczął postępowania przeciwko niemu. Nie zgłosił się, nie wytłumaczył, nie powiedział powodów i sąd nie widział w tym problemu, tak naprawdę żadnego. I on dzisiaj mówi, że on wygrał ze mną coś. On chuja wygrał, mówiąc krótko. Chuja wygrał. To jest po prostu ułomność polskiego prawa. To tak to wygląda. To on mnie wyautował, czy nie? To było wyautowanie? To jest gwałciciel. Gwałcenie jest przestępstwem. Jest przestępstwem takim, żebym sam wypatroszył kogoś. A tu mówimy o czym? Że jesteś kolorowy, wrażliwy, że jesteś fryzjerem, baletmistrzem i tak dalej? To wyautował? Zrobiłem w tym nagraniu walentynkowym, że nie traktuję tego jakoś, że nie wiem, że mam w jakiś sposób to kogoś upokarzać.
to nie upokarza chyba. No bycie gejem upokarza, bo wy to powodujecie. Wy to chcecie wytworzyć. Wy chcecie zrobić taką narrację. I w ten sposób szczuć, żeby była po prostu forma i pomysł na to, żeby niszczyć, gnębić, tak jak próbujecie teraz mnie. I spowodować to, żeby, nie wiem, był kolejny ostracyzm, albo nie daj Bóg jeszcze sprawa w sądzie. Za co? Za co? Za co? Jakaś tam pani psycholog, że to jest sprawa chyba dla prawnika. Słuchajcie, jak robił TVN o gwałcie, gdzie nie rozmawiał nigdy z tą dziewczyną, gdzie ta dziewczyna, o której mowa, nigdy nie użyła tego typu sformułowania. TVN jak zrobił materiał, alarm, Dorota tam jakaś, parszywe po prostu oszuści i krętacze. Podłożony był jej głos, nie był jej tekst, nie był jej nic. I była tam Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Mówili o ofierze gwałtu jakiejś. Ale ani jedna osoba, i był też tam pani psycholog, ani jedna osoba nie powiedziała: ludzie, ale nie ma wyroku. Oszczędźmy grillowanie tego Jakimowicza, bo może on jest niewinny. Może winny, może nie, ale jest może niewinny. Skupiali się nad tym, że przy gwałcie przesłuchania takiej kobiety są dla niej bardzo drastyczne, że to musi być ostrożne. A ani razu nie wspomnieli, że Jakimowicz ma żonę. Że może ona też będzie cierpieć, że może zanim obsracie, naplujecie na tego Jakimowicza, bo go nienawidzicie, a ja wam i tak nie dam spokoju, ja was i tak będę grillował ile wleźnie. Nie ma takiej możliwości, żebym się zatrzymał w tej sytuacji. Możecie odcinać mnie od roboty, możecie mnie straszyć, możecie nie wiem co robić. Możesz Bart Staszewski cieszyć się, mówić, że to już jest tam koniec, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, teraz czujecie wiatr w żagle i tak dalej. Ale wiecie co? Ta patologia się skończy. Świat cały już zaczyna dochodzić do wniosku, że dość ma tej patologii, którą robicie. Tego parszywego lewactwa. Tego świata bez zasad moralności i wszystkiego. Wyautował. Co znaczy wyautował? Bart Staszewski później się dalej odwołuje. No bo jak można stygmatyzować ten wyszczurzony pederasta? Jak można wystygmatyzować, że wyglądają inaczej i tak dalej? No ale to co, trafiłem? No to jednak mogą, skoro trafiłem. Poza tym, no mówię tam o dwóch kolesiach jakiś. Oni jakby, no trudno, żeby coś mieli, ale mówię o rzeczach, które wszyscy wiedzą, wszyscy widzą. Tylko ja mówię rzeczy, które nazywam, których wy nie chcecie nazwać. No to są, czy nie są? To czyli się nie pomyliłem. Czyli coś ten jaki mówisz? Czyli Staszewski, przeanalizuj sobie. Półgłówku. Czy widać po tobie, czy nie widać? Widać, ale przede wszystkim widać po twoim charakterze. Możecie sobie zmieniać prawo, możecie tu zrobić, że zapowiedzenie jednego słowa na ideologię LGBT będzie, nie wiem, sąd, wojna, rozstrzelanie. W dupie to mam. Możecie mnie zamykać, możecie mnie kneblować, możecie robić cokolwiek będziecie chcieli. Nie ma takiej możliwości. Nie będę nigdy nie wyrażę zgody na promowanie parszywych ideologii. Jasne?